co? Jarosław! 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 Zastanawialiście się kiedyś, jak pozbyć się PiS-u i PO? A ja znam odpowiedź. To trzeba go zlikwidować. To znaczy co? Więc tłumaczę. Wkrótce wybory, na których nie każdy odda swój głos, bez marudzenia, że to nic nie da. Czy to jest jasne? I najważniejsze, by nie pomylić się, stawiając X przy nazwisku... Jarosław Psikutas! Pewno tego nie wiecie, ale od 35 lat nigdy nie rządziła jedna partia. Nawet ten, którym uzyskał najwyższy wynik, nigdy nie rządził sam. Okazuje się, że w demokracji parlamentarnej rządzi mniejszość, bez której nie ma większości. Wtedy małe partie stawiają warunki dużym i realizują przy tym swój program. Bo bez posłów małego koalicjanta nie ma większości w Sejmie. No, tak, żeby wszystko było jasne, tip-top. Podsumowując, aby odsunąć PO i PiS od władzy, wystarczy głosować na mniejsze partie, aby ich posłowie znaleźli się w Sejmie. Wtedy te duże będą uzależnione od tych mniejszych. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to... Cały misterny plan też... Pa! Pizdu.